Nasz skończył we wtorek 37 lat, Wins Carter 34, Grand Hill 38. No To jest raczej ten trzon drużyny, jest już dosyć wiekowy i chyba należy się spodziewać, że jeśli nie teraz w lutym, no to latem jakich zmian możemy się spodziewać, no bo to Phoenix, jak gdyby, jeśli nie podejmie jakichś kroków, to zostanie chyba z niczym. No właśnie, znaczy zostaną z niczym, tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w NBA jest, no nie wszyscy mają takie. Yy, ogromne ciśnienie ze strony klubu, yy, ze wszystkich stron na to, żeby wygrywać. To znaczy, tam nie jest, nie jest głównym celem yy, fakt mistrzostwa czy, czy bycia, bycia w czołówce. Tam jest taka, yy, taka świadomość, czy takie przeświadczenie, że spokojnie, jeśli nie w tym roku, to za dwa, za trzy budujemy wszystko przyszłościowo. Więc, tak jak Łukasz mówił o, o tym, że Steve Nash jest ikoną Phoenix, yy, no to to jest też myślę, że brany czynnik pod uwagę, że nie chcemy oddawać człowieka, który jest po prostu wizytówką naszego klubu, on chcemy, żeby tutaj tworzyła się piękna historia i żeby on był tutaj naszym no, wszem wobec guru takim naprawdę, żeby tutaj zakończył karierę i była piękna historia, a może jeszcze został tak jak Dan Meyerli, prawda, który teraz jest w sztabie szkoleniowym. Więc wiemy, że poza zwycięstwami, które są oczywiście bardzo ważne, to są w NBA czy w, tej, czy w Stanach w ogóle Zjednoczonych, takie po prostu myślenie o tym, żeby była ta jednak kontynuacja i ta historia tw tworzenia klubu. Tylko, że problem sam polega na tym, na tym, co Michał zauważył, no to jest kluczowe, czyli wiek tych kluczowych graczy, bo jednak Steve Nash, no to już po nim widać, że on jest znakomity, wciąż do ostatniej sekundy utrzymuje sobie dwie trzy możliwości rozegrania akcji, ale już na przykład z takim Russellem Westbrookiem, a i nie tylko z nim, bo i z Brandonem Jenningsem na początku meczu miał problem, DJ Augustin, Charlotte Bobkas, także sprawiają problemy, on już no pewnych elementów nie wytrzymuje. Musi trochę dłużej odpoczywać na ławce. 38 lat Hila, 34 lata Cartera. Ta piękna przyszłość. Ona już chyba była w Phoenix, to seven seconds or less, czyli, czyli rzucanie w pierwsze tempo, zabijanie obrony przeciwnika znakomitym atakiem. No to są lata właśnie te od 2004 roku, nawet do poprzedniego sezonu, kiedy jeszcze była Mary Tudomajer, kiedy oni sam z przebojem wdarli się do finału konferencji zachodniej, gdzie super finiszowali w drugiej połowie sezonu. No teraz jakoś już tego nie widać. Ja, ja, ja trenera Gentrego spytałem w tym momencie, Mówi, mówiliśmy o tym, że Nesz jest taki, takim, takim kamieniem węgielnym tego zespołu. No dobra trenerze, ale... On już ma 37 lat. Czy szukacie rozgrywającego, który w podobnym stylu, no bo na pewno nie w takim stopniu, za kilka lat go zastąpi? Uważam, że Goran Draghiś takim zawodniczkiem nie jest i nigdy nie będzie. Dżentry, pytam się, co będzie za 3, 4, 5 lat? A Gentry mówi, podoba mi się to 5 lat, które wspomniałeś, bo ja mam nadzieję, że Steve tyle jeszcze będzie grał. Słowa nie powiedział o tym, że oni szukają już takiego nowego uderzenia. No wiadomo, że muszą mieć mózg na pozycji rozgrywającego, jeśli zabraknie Nesha. Wydaje mi się, że, że oni stoją jeszcze pod, dwa takie cele mają, krótkofalowy, awansować w tym roku do playoff, długofalowy, być może już po tym zdefiniować się na nowo, przebudować organizację, znaleźć nowych zawodników, no bo w tym składzie uważam, te piękne lata już minęły, tutaj już piękności w tych sens, w takim stylu gry raczej nie będzie.